To jest tak, że jest marzec, jest bardzo ciepło i po prostu to narciarstwo w słońcu jest najlepsze teraz. Jest najlepsze wydanie. Idealna impreza, idealne towarzystwo, idealni ludzie, idealna organizacja. Wszystko na i. Jesteśmy na akademickich mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim. Jak zawsze w Zakopanem, jak zawsze na Harendzie. Jest przepiękna pogoda, wspaniała aura, doskonale przygotowana trasa. Najlepsi zawodnicy z całej Polski, prawie 400 zawodniczek i zawodników z całego kraju przyjechało właśnie tutaj rywalizować o tytuł akademickiego mistrza Polski. Popatrz dookoła, słońce, ludzie, fajna atmosfera i jeszcze, no i jeszcze prawdziwe ściganie, tu nie ma udawania, to jest ściganie. Na ostatnich bramkach. Atletyki mistrzem Polski na miejscu drugi Dominik Ołowiecki, miejsce trzecie Juliusz Mita. Jest to rewelacyjne uczucie. Jest to już tak naprawdę ściganie się ze samymi znajomymi. To też dużo znaczy. Ale z tego co słyszałem o Ampach, legendy same, że tutaj są inne zawody i narciarstwo. Po tego jestem bardzo zadowolony, że mimo tych legend i opowieści to DKM jak DKM. Antek, pierwszy raz dzisiaj udało Ci się zwyciężyć w slalomie gigancie. Jakie to uczucie? No to niesamowite uczucie, w szczególności, że wiem jacy rywale byli na starcie i absolutnie nie byłem kandydatem tutaj nawet do medali, więc cieszę się niesamowicie, trudno to opisać. A jak trasa, jak warunki, czy to wszystko tutaj dzisiaj dopisało? Tak, świetne warunki. Chciałem bardzo podziękować panu Mariuszowi Staszelowi i jego ekipie, bo takich akademickich mistrzostw Polski w takich warunkach jeszcze nie było i oni przełamują wszelkie stereotypy. Także gratulacje dla nich. A jeszcze powiedz tylko, dlaczego na Ampach jest tak fajnie? Na Ampach jest tak fajnie, bo są ludzie, bo to ludzie są w życiu najważniejsi. Zosia, to twoje pierwsze ampy i od razu wjeżdżasz na grubo, wygrywasz. Stawka była dzisiaj mocna. Jakie to uczucie wygrać właśnie w takiej stawce, w takich okolicznościach? Fantastyczne uczucie. Bardzo się cieszę, że udało mi się trochę nadgonić po eliminacjach, bo tam nie udało się wygrać, ale tutaj trzeba wygrywać. Się bardzo cieszę. Fantastyczne uczucie, piękna pogoda, super trasa, ekstra. A jak ci się podoba na ampach? Bardzo mi się podoba. No. To jest najpiękniejszy narciarz. Kolejne akademickie mistrzostwa Polski za nami. Żegnamy się z Harendą. To były wspaniałe 3 dni ścigania w cudownych warunkach. Słońce lało się z nieba. Była przepiękna pogoda. I cóż, do zobaczenia za rok.